Mieszko Fortuński jako ostatni dołączył do Dawida Tonojana i Oliwii Czuprińskiej, nominowanych na podstawie rankingów do reprezentacji Polski na World Games. Był najbardziej wszechstronny i skuteczny przez ostatnie 2 lata. Teraz będzie ściśle współpracował z Polskim Związkiem Bilardowym, przygotowując się do igrzysk. Indywidualnie zrobię wszystko, co mogę, żeby zająć tam jak najlepsze miejsce. Myślę, że ta współpraca będzie dobra i że jakoś wyjdzie tam dobry wynik. Jedni rywale Mieszka do zwycięstwa w rankingu od początku zaczęli rywalizować wyśrubowane założenia planu zdetronizowania Fortuńskiego. Śnigocki w 8 zajął 3. miejsce. Skowerski wygrał, kompletując zestaw tytułów mistrzowskich w każdą z odmian. W swoim arsenale mam jeszcze wiele fajniejszych medali, myślę, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że to zrobię. Ale fajnie jest zdobyć tytuł mistrza Polski, tym bardziej, że w tym roku nie błyszczałem formą. W walce o World Games dłużej pozostawał Śniegocki, który dotarł aż do finału 10. Tam nie sprostał Radosławowi Babicy. Dla zawodnika Nosano był to pierwszy tytuł od 7 lat. Po tym zwycięstwie Babica także ma tytuły w każdą z odmian. Mimo tego, że jest tylu młodych, nowych zawodników, którzy triumfują na arenie i polskiej, i międzynarodowej, to mój tytuł pokazuje, że trzeba pracować dalej. 9 zadecydowała natomiast o losach tytułu MVP. Rywale, goniąc w rankingu Tomasza Kapłana, powoli się wykruszali. Ostatniego w walce wyeliminował Konrad Juszczyszyn, który wywalczył 2. złoto w 9 z rzędu. Jest 4. zawodnikiem w historii, który tego dokonał. Dla Juszczyszyna to uzupełnienie znakomitego roku. W tym roku byłem systematyczny, za każdym razem pocharówka, 5. 2 miejsca, 9. turniej wygrany w Stanach, także myślę, że to był najlepszy rok. Kapłan ranking wygrał po raz pierwszy, choć szans miał wiele. Paradoksalnie dokonał tego, nie zdobywając po raz pierwszy od 16 lat żadnego medalu Mistrzostw Polski. Nie mogę narzekać na poziom swojej gry, ale niestety poprzednie 2 odmiany nie wyszły mi najlepiej, jak wiadomo. I tam mam do siebie duże pretensje, że za bardzo myślałem o tym, że chciałbym wygrać ten ranking. Po raz pierwszy ranking pań wygrała także Monika Ząbek. O wszystkim zadecydował finał 9. Pierwsze 2 odmiany nie poszły mi tak, jakbym chciała. Nie grałam tego, co potrafię, ale w 9 udało się, odpaliłam w końcu. Dopiero gdzieś w półfinale zaczęłam tak grać na poziomie, który mnie satysfakcjonuje. Tytuł najlepszej zawodniczki mistrzostw przypadł jednak Ewie Bąk, która zdobyła złoto, srebro i brąz, do ostatniej chwili walcząc o zwycięstwo w rankingu. Moją receptą na sukces jest duża pomoc i porady mojego chłopaka Tomka Kapłana. I chyba to, że mam możliwość grania z moim odwiecznym idolem sparingowania i widzę, że to idzie wszystko w dobrym kierunku. Zawodnicy, obserwatorzy i organizatorzy są zgodni. To były wyjątkowe mistrzostwa. Wysoki poziom sportowy i nowe stoły Rasson to najbardziej będzie się kojarzyło z mistrzostwami w Rumi. Jeżeli są dobre podwaliny, to odnoszę wrażenie, że czym mniej przeszkadza rzeczy zawodnikom, tym zawodnicy są bardziej z tych mistrzostw zadowoleni i budują sami, jako ludzie, budują dobrą atmosferę wokół tych mistrzostw. Jesteśmy bardzo zadowoleni z organizacji, ale na pewno jakieś zmiany wprowadzimy, żeby po prostu na laurach nie pozostawać, żeby po prostu coraz bardziej iść do przodu, więcej osób zachęcić do oglądania Mistrzostw Polski, bo jest warto. Wszystko o mistrzostwach, analizy, wyniki, zdjęcia i filmiki można znaleźć na stronach Polskiego Związku Bilardowego i profilu Mistrzostw Polski na Facebooku.